Za każdym razem, kiedy zabieram się za oglądanie jakiegoś nowego serialu, zastanawiam się, czy jest jeszcze szansa na to, że on mnie czymś pozytywnie zaskoczy od strony formalnej, a potem dochodzę do wniosku, że no raczej nie, że widziałam już praktycznie wszystko, a serial w ogóle jako gatunek zmierza do samopowtarzalności, a potem trafiam na taki serial jak Undone i dosłownie zbieram szczękę z podłogi. O Undone pierwszy raz usłyszałam jakieś kilka miesięcy temu, kiedy Amazon oficjalnie ogłosił, że pracuje nad swoją pierwszą animacją dla dorosłych, za którą odpowiedzialni są twórcy BoJacka Horsemana, czyli Rafael Bob Waksberg oraz Kate Purdy. Wtedy wiadomo było właściwie tylko, że będzie to 8-odcinkowa historia o podróżach w czasie, w której do animacji wykorzystano technikę tzw. rotoskopii, czyli animację powstało w wyniku poklatkowego przerysowania nagranego wcześniej materiału filmowego. To jest stara technika, która nie przyjęła się masowo ze względu na swoją czasochłonność. Przy dzisiejszej technologii daje ona jednak niesamowite możliwości i pierwszy zwiastun Undone faktycznie wyglądał dość niesamowicie. Do tego w obsadzie jest Bob Odenkirk, a scenariusz pisali ludzie od BoJacka, także byłam lekko podekscytowana. Pierwszy sezon Undone zadebiutował już jakiś czas temu, a my nie mieliśmy do tej pory czasu, żeby ten serial zrecenzować, 13 września. Z 8-20-minutowymi odcinkami, które ogląda się po prostu błyskawicznie, siada się i się po prostu wciąga cały sezon naraz. W skrócie jest to historia młodej dziewczyny, Almy, która ulega tragicznemu wypadkowi i ten wypadek zmienia całe jej życie. Ten wypadek zresztą jest sceną otwierającą cały serial, ale absolutnie nie spodziewajcie się przewidywalnej historii. Podobno scenariusz Undone został zainspirowany najbardziej mrocznym i pokręconym odcinkiem BoJacka, Time's Arrow, z 4 sezonu. Tym, w którym głównym motywem są retrospekcje i zabawa chronologią zdarzeń. Jego autorką jest oczywiście Kate Purdy, mistrzyni skomplikowanych fabuł i ekwilibrystycznych zabaw czasem. Undone jest twórczym rozwinięciem tamtego eksperymentu, tyle tylko, że idzie tak daleko, że w pewnym sensie redefiniuje gatunek, jakim są animacje dla dorosłych. Naprawdę czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Do niedawna kreskówka czy animacja dla dorosłych znaczyła właściwie to samo. To była taka wieloodcinkowa produkcja składająca się z samych standalone'ów, czyli odcinków, które funkcjonowały samodzielnie, nie miały jakiejś większej ciągłości fabularnej. I była to po prostu satyra na współczesną rodzinę, społeczeństwo, politykę, niepotrzebne skreśl. Odcinki miały po 20 minut, w sezonie było ich pierdyliard, a Simpsonowie czy rodzina Griffinów na przykład to bohaterowie, którzy funkcjonowali cały czas w tym samym uniwersum, tam się niewiele zmieniało, oni też nie ewoluowali, co zmieniło się oczywiście dzięki pojawieniu się BoJacka, serialu, który może jeszcze w pierwszym sezonie był przeładowany takimi idiotycznymi gagami, ale bardzo szybko wyewoluował w produkcję, która właściwie stała się konkurencją dla tych ambitnych, jakościowych tragikomedii obyczajowych. Nawet twórca Simpsonów, czyli Matt Groening, uległ ostatnio modzie na fabularyzowanie seriali animowanych, czego najlepszym dowodem jest jego nowa produkcja Disenchantment, ale Undone wynosi animację dla dorosłych na jeszcze wyższy level, nie próbując tworzyć żadnych sztucznych światów, które są jakieś przerysowane, jakieś śmieszne, tylko osadzając fabułę tej historii w naszym świecie, no tyle tylko, że bez ciągłości chronologicznej. To, co najlepiej wybrzmiewa w Undone, to jest scenariusz. Pominę już może fakt, że to jest koronkowa robota, dlatego że trzeba było mieć ogromne doświadczenie, żeby poradzić sobie z tak złożoną fabułą, ale mamy tutaj przede wszystkim takie postaci z krwi i kości, prawdziwe i niestereotypowe, szczególnie główną bohaterkę, czyli Almę. Jeżeli, podobnie jak ja, przez długi czas nie znalazłyście w popkulturze żadnej bohaterki, z którą byście się mogły albo mogli utożsamić, to Alma już tu jest. Ja na przykład znalazłam wreszcie postać, z którą w jakimś stopniu mogę się utożsamiać. W roli Almy wystąpiła fantastyczna Rosa Salazar, którą możecie kojarzyć choćby z Big Mouth czy z filmu Alita, a obok niej
wystąpił Bob Odenkirk, który jest, no cóż, jest po prostu wybitnym, fenomenalnym aktorem, niezależnie od tego, w czym gra. Nie będę wchodzić za głęboko w fabułę, ale jeżeli oczekujecie na przykład humoru, to znajdziecie go tam w śladowej ilości. Nie znaczy to, że serial nie ma do siebie dystansu, po prostu nie jest to komedia i nawet nią nie próbuje być. To raczej takie egzystencjalne science fiction dotykające takich kwestii jak strata bliskiej osoby, tożsamość czy schizofrenia. Historia opowiedziana w Andan jest bardzo realistyczna i właściwie to mógłby być to po prostu albo serial, albo film pełnometrażowy, który nie rozgrywa się w świecie animowanym, ale ta rotoskopia daje twórcom niesamowite możliwości, daje możliwości, jakich żadne efekty specjalne by im nie dały, przede wszystkim jeśli chodzi o pokazywanie stanów emocjonalnych głównej bohaterki. Z jednej strony te animacje są dosyć bliskie tak zwanego realu i bardzo mocno osadzają nas w rzeczywistości, ale z drugiej strony wychodzimy poza to, co znamy i tworzony jest ten absolutnie niesamowity, przedziwny świat, który mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy, bo mam ogromną nadzieję, że drugi sezon Andan powstanie. Jak mówiłam, premiera Andan była już jakiś czas temu, dlatego że we wrześniu i mam niestety wrażenie, że nie za dużo osób się dowiedziało o tym, że ten serial w ogóle powstał i że można go oglądać, więc bardzo liczę, że Wy po niego sięgniecie. To nie jest proste oglądanie, to nie jest oczywisty serial, to jest serial, do którego też trzeba się przekonać, ale nie jest też na przykład tak bardzo depresyjny jak BoJack. Ja mam ogromną nadzieję, że powstanie kolejny sezon, dlatego że jest tam jak najbardziej materiał na kolejne sezony i mam nadzieję, że Amazon da szansę twórcom BoJacka, którzy no niestety tej szansy w Netflixie, jeśli chodzi o BoJacka, już nie dostali, bo nie wiem, czy wiecie, ale chodzą słuchy, że BoJack został skasowany, dlatego też ten serial kończy się w styczniu. No ale to taka mała dygresja, nie o tym być miało. Oglądajcie Andan, dlatego że jest świetne, a jeżeli obejrzeliście, to koniecznie piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tej produkcji. Tyle od nas. Jeżeli się podobała recenzja, to koniecznie lajka zostawcie, subujcie nasz kanał, wpadajcie na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka. Dzięki.